Cześć, ja jestem Raczy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie spacer po Carnivora's Rock. Miejsce, gdzie można robić naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne profity. Ja przykładowo biegając tam profesję magiczną od około 300 poziomu. Ja akurat tutaj zacząłem pierwsze swoje podróże, pierwsze swoje przechadzki robiłem mając 300 poziom. Plus to średnio, grając, rozmawiając z Wami na streamie, to tego profitu mam średnio od 200 do 400 na godzinę, wszystko zależne od szczęścia. Gdzieś tam czytając Tibiopedia oraz oglądając inne tam poradniki na YouTubie, podobno najtrwalsi, najlepsi mają nawet do 800k profitu golda na godzinę. Szczerze tak średnio mi chce się wierzyć, że to 800k można tutaj zdobyć, ale może Wam się uda, drodzy widzowie. Ten odcinek przede wszystkim ma na celu, by Was tutaj oprowadzić, pokazać Wam, ile tych potworów po drodze jest i żeby ich po prostu tutaj nie bagatelizować. Pamiętajcie, drodzy widzowie, Carnivora's Rock, Paladyni Rycerze, jeśli macie rączki, to od 250 levela plus, profesje magiczne od 300. Uważajcie na nie, potrafią naprawdę mocno bić. Ubierajcie się tutaj od fizyka, plus do tego obrażenia od ziemi, fajnie jakbyście mieli w odpornościach, gdzieś tam imbuingi w tarcze, w inne rzeczy mile wskazane. Ja przykładowo, jak możecie zauważyć, biegam tutaj z Lion Speedbook, dlatego że była protekcja fizykala 5%, plus do tego mam imbu na ziemię dodany w ten oto przedmiot, do tego wreszcie śmiało kryta, mana licze, life licze i tak dalej, i tak dalej. Do tego amulet, werewolf amulet, bardzo fajnie się sprawdzi, aczkolwiek jeśli będziecie mieli foxy amulet, no to również nie będzie to źle wyglądało. No i zanim wyjdziecie tutaj, no to wiadomo, nie dostaniecie się tutaj od razu od strzała. Pamiętajcie, żeby tutaj wejść, trzeba zrobić krótką podmisję z The Dream Course Questa. Akurat rozmowa jest banalna i bardzo krótka. Piszecie do Andrewa, Andrzeja, hi, doped materials. I nic więcej, nie musicie dalej wykonywać tutaj żadnych questów, po prostu wchodzicie sobie jak spicie. A jeśli oczywiście jesteście zainteresowani robieniem questa w tym oto miejscu, no to oczywiście odsyłam Was do spoilera na Tibiopedii. Ja akurat w tym odcinku nie będę tego Wam tutaj pokazywał. Tak poza tym, miejscóweczka również jest bardzo fajna, trzy typy potworów. Generalnie można tutaj zdobyć 125 punktów bestiarki, w moim zdaniu w bardzo przyjemny sposób, aczkolwiek też przykładowo na poziomie minus 3 bardzo łatwo się wysypać, bo tych potworów, kiedy będzie się nieumiejętnie ściągać, to na pewno, raczej, no może nie na pewno, ale bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że będzie ich za dużo i Edem raczej tam nie utrzymacie całej klaty, gdzie ostatnio byliście świadkiem mojej deski na streamie. Do tego jeszcze dodam, że na poziomie minus 1, minus 2 używamy GFB, na poziomie minus 3 używamy Awa, najlepiej wtedy wchodzi damage. No i w sumie tym słowem wstępu mi się wydaje, że powiedziałem wszystko, także zaczynamy króciutki spacer. Dziś, drodzy widzowie, miałby stream, no ale no niestety kolejne usterki w samochodzie, więc mam tylko czas, by nagrać coś krótkiego i szybkiego. Także, drodzy widzowie, pierwsza moja klata, jakie tutaj sobie biegam, zanim tutaj wejdę, to zawsze ściągam sobie potwory z dołu i podciągam sobie je do góry. Oczywiście wy na początku tego nie róbcie od razu, ja wam pokazuję, jak ja biegam. A jak wy zaczniecie tutaj biegać, to tak akurat już wszystko zależne, jak wy sobie to ogarniecie. Ja akurat tutaj biegam sobie w ten sposób, bardzo mało mi brakuje do wbicia tutaj 100% bestiarki, a akurat te lumberingi już mam wbite, nawet mam Freeza wbitego w Charma, żeby było troszeczkę łatwiej. Jeśli Wam zależy, drodzy widzowie, na proficie, to pamiętajcie, profit robimy na poziomach minus 1, minus 2, a bestiarkę wbijamy na poziomach minus 2, minus 3, wtedy będzie to w miarę, w najszybszy sposób nam wjeżdżało. Dlatego zazwyczaj też zauważycie, nie wiem jak tam na waszych światach, na jakich światach gracie, ale jak na domorze przykładowo poziom minus 3 praktycznie zawsze jest wolny, także jeśli ktoś chce tam sobie dobić bestiarkę na lajcie, to zawsze jest taka opcja, bo wszyscy biegają na minus 2. Ja akurat na tym poziomie minus 1, minus 2 w sumie się nie pierdzielę w tańcu, lubię tutaj porobić sobie duże lurki, tutaj akurat te potwory nie są jakieś tam mega mocne, na poziomie minus 3 można się zdziwić, tutaj nie, tutaj jest, bym powiedział, w miarę spokojnie i w miarę przyzwoicie. Ja akurat nie będę zbierał luta, zbiorę sobie później, jak będę wracał już poza odcinkiem. No bo chcę Wam pokazać wszystkie moje klaty, które ja robię. Także mogliście zauważyć, tam już dwie takie większe sobie zrobiłem. Tutaj jest moja trzecia, biegnąc na dół. Plus jeszcze pokażę Wam jedną klatę, gdzie robię w drogę powrotną.
I akurat na tym poziomie ja jako profesja magiczna robię maksymalnie 4 klaty. Tutaj na biegańce staram się nie rozwalać tych potworów sobie po mapie nie wiadomo gdzie i jak daleko, dlatego że później będziecie mieli problem z szybkim zebraniem lota. No i to była 3. klata wcześniej, a tutaj jest dla mnie 4. I później resztę na tym poziomie powtarzam sobie, tak jak wcześniej wam pokazałem. Także 4 klaty na poziomie minus 1, na poziomie minus 2 troszeczkę inaczej to wygląda. Troszeczkę inny układ jest tej jaskini, tego cave'a, także trzeba zupełnie inaczej biegać. Tak poza tym, drodzy widzowie, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Lecimy na łeb na szyję do 10 tysięcy, za co wielkie THX, że te filmiki wam się podobają. No i schodzimy na poziom minus 2. Ja akurat tutaj zazwyczaj w lewą stronę delikatnie sobie podciągam. I ściągam te potworki zgodnie ze wskazówkami zegara na dół. Tam też kilka tych potworów będzie na nas czekać. Jak nie czujecie się na siłach, oczywiście widzowie, na początku nie musicie biegać aż tak daleko. No bo 300 MS-em może być bardziej hardkorowy niż takim 442, aczkolwiek ja tutaj biegałem na 300 levelu i w sumie ani razu się nie wysypałem, dopiero niedawno mi się zdarzyło, także da radę, można. Tak poza tym widać, że fajnie pyłki nam lecą, także pierwsza klata, bym powiedział, bym to nazwał klatą. Pierwszy lurek był wcześniej, tam przy schodach, drugi sobie dociągamy tutaj, lekko lecimy na górę. A i tutaj będzie nasze drugie miejsce. Uważajcie, tutaj jest akurat troszkę bardziej ciasnowo niż na poziomie minus 2, ale dalej nie jest tutaj jakoś tam mega hardkorowo. Hardcore to się zaczyna przynajmniej według mnie, jeśli za bardzo was pociśnie ułańska fantazja, to na poziomie minus 3 będziecie mieli większy hardcore. Tutaj 3. klata. Również podciągamy sobie kilka tych karniworków i ściągamy sobie je tutaj w to miejsce. Oczywiście, jeśli macie jakieś uwagi, jakieś sugestie co do innych profesji, ja akurat na temat innych profesji nie będę się wypowiadał, no bo w sumie zbytnie pojęcia nie mam. Także głupio by było, jakbym cokolwiek radził rycerzom lub paladyniarzom, nie mając o tym zielonego pojęcia. Także to akurat byłoby średnio, ale jeśli któryś z widzów tutaj latał palem, ekiem, no to śmiało w komentarzach możecie napisać, na co uważać, od którego levela lightowo można tutaj zacząć biegać. No i tam była 3. klata i tutaj 4. Dociągamy wszystko. Jeszcze z góry sobie ściągamy. No i tutaj jest nasza 4. klata w tym oto miejscu. Później wracając pod schody możecie znowu sobie dociągnąć jakieś tam potwory po drodze i wchodzi się na minus 1 poziom. Także akurat mega dużo biegania tutaj nie ma. Zbijamy to. Na poziomie minus 3 trzeba uważać, często są lury, tak poza tym też uważajcie, bo bardzo często robią tutaj trapy. Najczęściej trapy robią podczas, kiedy wchodzimy na respa, wtedy jesteśmy przeteleportowani i w sumie no możemy się po prostu tego nie spodziewać i nie zdążyć wyjść. Także uważajcie na trapy. No i poziom minus 3. Na początek radziłbym wam po prostu powoli sobie tutaj zbijać, delikatnie schodząc, nie szaleć. Bo tak naprawdę ja wam pokażę, co można zrobić, kiedy poszalejecie za bardzo. Aczkolwiek widzę, że tutaj trochę przelurowane jest, ale dobra. Nie uważając, schodząc tutaj, mając tyle potworów, można sobie dorąbać w ten sposób, czy schodząc jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Macie już naprawdę bardzo fajną klatę, a te menacingi, chwila nieuwagi, one naprawdę bardzo mocno biją, także uważajcie, w sumie Rawczes już się zamotał. A nie chcę przez nie przebiegać, także ja akurat sobie je troszeczkę tutaj rozciągnę i dołem sobie je pocisnę, ale jak możecie zauważyć, poziom minus 3 jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo mało potworów, także miejscówka jest elegancka. Także drodzy widzowie, zademonstrowałem wam, czego macie nie robić, bo później może być naprawdę problem z przebiegnięciem i kręceniem śmigła tutaj w tym oto miejscu. Także na spokojnie, później po kilku rundkach sobie na pewno opatentujecie swój sposób biegania po tym cave'ie. Ja akurat biegam tak jak, no w sumie nie do końca tak jak wam pokazałem, ale ja akurat jestem bardziej zwolennikiem lurowania większych ilości potworów niż bicia, nie wiem, po 5 sztuk i tak dalej. Także pierwsza ala klata byłaby tam, druga akurat ja ją sam przelurowałem, ale drugą
schodzimy troszeczkę w dół, czekamy na te mobki, no i pamiętajcie, na tym poziomie używamy awa. No i dobijamy sobie te potworki na spokojnie. O kurde, odcinek już 10 minut trwa, także grubo. Ale no nic, miał być szybki, to w sumie taki tak będzie szybki. W 15 minutach sądzę, że się zmieścimy. Kolejna klata, tylko tutaj akurat jeszcze dociągam sobie te z dołku potworki, żeby było przyjemniej. Jeśli czujecie, że nie dacie rady, że za nie możecie, zawsze możecie stanąć sobie w tym miejscu i sobie po 3 potwory na klacie bijecie, ewentualnie tam 4. One sobie powoli do was podchodzą. Taki mały protip gdzieś tam na streamie, jak dostałem do Nate'a, czy po prostu chciałem coś tam do was powiedzieć, przeczytać czat, to często wykorzystywałem to miejsce do tego, żeby móc odetchnąć. Także trzecia miejscowa jest taka. No i czwarta jest taka, że wchodzimy do góry. Delikatnie również tutaj schodzimy, ale nie na te przelurowane. Zazwyczaj tutaj również stoi kilka potworów. No i wracamy się z nimi do main roomu. Także drodzy widzowie, ja dziękuję wam za uwagę. Sam w sumie jestem ciekaw, jak tutaj będzie mi się biegało pod profit, kiedy sobie aktywuję 3 czarmy w tym oto miejscu. Tak po prostu z ciekawości. Dlatego, że właśnie ostatnio na domorze bardzo często to miejsce tutaj jest volte w porównaniu do Werlionów, które są zawsze oblegane. Tutaj jest w miarę pustawa, w sumie profit też jest według mnie zadowalający jak na tą chwilę. Także drodzy widzowie, dziękuję wam za uwagę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej miejscóweczce. Zostawcie łapkę w górę czy w dół, a jeśli jesteście nowi, zostawcie suba. Jutro postaram się odpalić streama, mam nadzieję, że się wyrobię. Także do jutra, na razie, życzę wam miłego dnia. Yo.